Chciałam Państwa zaprosić na nową wystawę w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Od soboty 5 marca w Galerii MCK będzie można oglądać wystawę Niechciana stołeczność, architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Jej inauguracja przypada na trudny i tragiczny czas. Nasz sąsiad, Ukraina, walczy o swoją niepodległość. Wystawa o wojennej architekturze Krakowa z założenia miała być historyczna, a staje się przestrogą. Nie sądziliśmy, że będziemy rozmawiać o wojnie w czasie wojny. Międzynarodowe Centrum Kultury od wielu lat podejmuje problematykę dziedzictwa kłopotliwego w swojej działalności. Jednym z powodów jest fakt, iż kamienica Podkruki była siedzibą NSDAP na całe Generalne Gubernatorstwo. Jako depozytariusze tego miejsca dbamy o nie, ale także badamy i dokumentujemy jego przeszłość. W podobny sposób prezentowana jest narracja wystawy. Jej celem jest z jednej strony uzupełnienie naszej wiedzy o tym, jak niemiecki okupant chciał przekształcić w Kraków w Norymbergę Wschodu, we wzorowe niemieckie miasto. Z drugiej strony poprzez tę ekspozycję chcemy pobudzić do refleksji nad naszym współczesnym stosunkiem do dziedzictwa kłopotliwego, jakim bez wątpienia jest spuścizna tego okresu, a które stało się częścią krajobrazu kulturowego miasta. Sądzę, że jest to ekspozycja ważna dla historii, pamięci, ale też przyszłości Krakowa. Pokazuje zarówno przekształcenia urbanistyczne, inwestycje infrastrukturalne, niezrealizowane plany, takie jak dzielnica rządowa na Dębnikach, jak i nowe budynki, zaczynając od kancelarii Hansa Franka, a kończąc na nowej dzielnicy mieszkaniowej. Jeden z rozdziałów wystawy opowiada o getcie, o podzielonym mieście i o budowie obozu koncentracyjnego KL Plaszów. To wszystko nie byłoby możliwe bez wieloletniej pracy badawczej pana profesora Jacka Purchli, którego w ostatnich latach wspierały panie dr Żanna Komar i dr Monika Rydiger. Dziękując bardzo zespołowi kuratorskiemu, wszystkim naszym partnerom, instytucjom wypożyczającym, szczególnie Archiwum Narodowemu w Krakowie, zapraszam Państwa do Galerii MCK na nową wystawę już od soboty 5 marca. Thank you.